kilkadziesiąt takich sobie, tylko każde inne. Niepiękne, takie. To tylko drucik. Ale wiecie, jaki jest numer? Ale super. Mozaika jest moją rzeczą, jak gdyby uboczną techniką, którą robię również z dzieciakami w szkole. Natomiast zamierz się szkłem, a tutaj mamy płytki ceramiczne. Bada Bartosiak, miło mi bardzo. Wnętrze często tworzą detale. Tkaniny, obrazy czy inne użytkowe przedmioty. Przedmioty wyjątkowe, jak te tworzone przez Beatę Bartosiak, która pokochała szkło i witraż. Czy jestem artystką? Na pewno jestem osobą, która pracuje z dzieciakami. Jestem nauczycielką, a przy okazji robię swoje rzeczy. Dziedzin jest bardzo dużo, którymi się zajmuję. Myślę, że troszeczkę za dużo, ale to ze względu na to, że nie mam kontaktu z fachowym sprzętem. Bo żeby robić witraż na przykład, potrzebuję pieca do szkła, więc bawię się w grawerowanie i w piaskowanie szkła. Czasami jeżdżę do Wrocławia, bo współpracuję z uczelnią, współpracuję jeszcze z pewną organizacją związaną z dzieciakami i mam tam dostęp do narzędzi, ale to nie tak często, jakbym chciała. Witraż jest moją miłością i to lubię przede wszystkim najbardziej, ale jeszcze jest druga dziedzina, którą wyniosłam z łódzkiej szkoły. To jest grafika. Uwielbiam grafikę warsztatową i mam nadzieję, że zarażam ją dzieci, z którymi współpracuję. Oprócz tego mozaika, na przykład shibori, farbowanie tkanin. Tkactwo mnie też bardzo interesuje, także tych technik jest bardzo, bardzo dużo. Od niedawna tak naprawdę robię klosze w różnych technikach. Klosze do lamp stojących i wiszących, bawię się w papier czerpany, klosze z papieru czerpanego czy z papierowej wikliny, czy w tej chwili z drutu na przykład. Chciałabym łączyć je ze szkłem, a jeszcze ze szkła również, tylko takie bardzo proste formy, ale chciałabym robić tego więcej. Myślę, że architekci wnętrz na pewno są w stanie zorganizować nam wnętrze od początku do końca, łącznie z przedmiotami codziennego użytku. Zaprojektowanie ich dla nich, zwłaszcza dla tych naszych, którzy są tak ogromnie zdolni, nie jest wcale trudne. Dla mnie, jestem na początku drogi, myślę, że nie do końca. Jestem bardzo eklektyczna, robię bardzo dużo rzeczy. Może czasami komuś coś gdzieś w duszy zagra, jakiś pojedynczy przedmiot, element zechciałbym mieć u siebie. Niewiele osób wie, że ja w ogóle robię takie rzeczy. Dzieci bardzo często mnie pytają, czy potrafię rysować. Chociaż tak naprawdę uczę przedmiotu, który związany jest ze sztuką. Także ja dopiero pokazuję, co robię. Zaczęłam. Ja przez ponad 20 lat, tak swoją drogą, robiłam niewiele, bo zajmowałam się przede wszystkim pracą w szkole, która zajmowała mi bardzo dużo czasu. Natomiast teraz zaczynam i kradnę czas weekendami. Przedtem non-stop warsztaty, studia pierwsze, drugie, trzecie, a w tej chwili już chcę robić swoje. Ja już wiem, że kocham szkło, kocham to światło, kocham ten kolor. Kiedyś nie lubiłam tego otworzywa, w ogóle go nie dotykałam. Zawsze twierdziłam, że jest zimne i takie nieludzkie. Ale jak przez przypadek znalazłam się we Wrocławiu i weszłam do pracowni witrażu profesora Więckowskiego, powiedziałam, kocham to miejsce. Weszłam w to. Podjęłam studia, te studia skończyłam i czuję się najszczęśliwszą osobą na świecie, ponieważ mam styczność z tym materiałem i wiem, że można je przetwarzać w tysiąc sposobów. Tylko trzeba mieć tę bazę. Na razie robię proste rzeczy, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się robić to, co mam w głowie. Serdecznie zapraszam na wystawę 7 kwietnia, która odbędzie się w Gigantach Mocy, Ludzie z energią, przedmioty z duszą. Wystawę, na której zobaczycie Państwo fantastyczne przedmioty wykonane przez naszych twórców z Bełchatowa.